jak oceniam te rzeczy gminne, to chyba nie mnie oceniać. No, z mojego subiektywnego punktu widzenia wydaje mi się, że dożynki udały się. Tak jak no, żartuję, że pogodę zamówiliśmy, wspaniała pogoda. Myślę, że to jest też 50% sukcesu. A jak wypadły dożynki, to myślę, że trzeba się spytać uczestników, mieszkańców. Jakie atrakcje były? Atrakcji było wiele, niewątpliwie. Ja się cieszę bardzo, że 39 sołectw przygotowało wieńce dożynkowe. Nie wszyscy wierzyli, że wszystkie sołectwa tak się zmobilizują. Także z tego tytułu no, bardzo się cieszę. A ponadto jeszcze korzystając z tego, że jestem przy głosie, to chciałem powiedzieć, że aż 15 sołectw no, przygotowało różne wspaniałe powiedzmy smakołyki, że tak powiem. To też uważam, że jest pewien sukces, pewien powód do satysfakcji, do zadowolenia. Bardzo dobrze, ładne są, piękny zespół śpiewa, tacy wszystko gra. Smakowało to, co sołectwa przedstawiały tu na stołach? No na pewno, tak. Co najbardziej? No najbardziej to ciasto, bo ja tak lubię ciasto, tam jest i tak mniej nic, ale ciasto to lubię. I to smakowało, bardzo dobre było. Czyli dożynki jak się podobają? Bardzo piękne są, no. Może... Nie, takie jakby, wie pani, jakby to od tego, ale tak jak jest, to jest, dobrze jest. No. Lokalna telewizja, jak się podoba? Pana Stasia, którego... Dopiero przyszłam, nie zdążyłam się jeszcze zorientować, ale myślę, że fajna zabawa. Bardzo fajnie, że jesteśmy zadowoleni. Co najbardziej się podoba? Ogólnie wszystko, całokształt. A panu? Wszystko. Nie narzekam. Pierwszy raz jestem akurat tutaj. Nie stąd jestem, ale fajnie. Można się pobawić, odstresować? No jak ktoś chce, to najbardziej. Nie ma już tej dziewczyny i tamtych dni. Uwaga! Gdzie jest dziewczyna tamtych lat, której czar serca kradł i ten uśmiech tamtych dni, który szczęście dawał mi. Gdzie jest Dożynki są super. Wójt zorganizował parafia, to było gminne są dożynki, tylko połączone z parafią Opinogóra i parafią Pałuki. Z naszej gminy Gołymin było 4 wieńce z Gołymina, no i resztę były wieńce z gminy Gołymin. Ponad około 30 wieńców dożynkowych było. A zorganizowało 15 sołectw, różne potrawy były, no powiedzieć troszeczkę tak ściągnęli z naszej gminy, bo u nas już to już organizowane były 3, ale Opinogóra to jest super, zorganizowała wójt. Trzeba wójta bardzo pochwalić, no i sołtysów, że zorganizowali takie imprezy, bo sołtysi pomogli z wójtowi. Bardzo dobrze. Co najbardziej się podoba? No, konkursy były, ładne piosenki były. Dziewczyny, co stoją przy scenie. Ładne te dziewczyny? Nasze też. Te wasze też ładne. No, ładne.
My jesteśmy po to małym dodatkiem do tego wszystkiego. Podobnie jak mężowi, troszkę jesteśmy. Także no super, jest coś, przynajmniej co dzieje, a przede wszystkim pogoda dopisuje. Można z dziećmi wyjść czy na spacer. No najbliższe 4 minuty ze swoim Focus. A bardzo mi się podoba, jest wesoło jest. No, no fajnie jest, fajnie, fajnie. Odnajdziemy raj, powiedz gdzie jesteś, gdzie moja dziewczyno, gdzie jesteś, gdzie moja jedyna. Jeszcze raz mi szansę daj, jeszcze raz odnajdziemy raj. No, było bardzo dużo pracy przy małej obsadzie etatowej, jaka jest w Gminnym Ośrodku Kultury. Wiadomo, trzeba było namówić sołectwa, żeby zaprezentowały potrawy, ciasta różne. Wydaliśmy przepisy kulinarne. Sołectwa naszej gminy proponują najciekawsze potrawy i ciasta. Wydaliśmy foldery, także wręczymy Państwu. Można sobie coś upiec i wybrać. Wola wierzbowska, kasza gryczana z gulaszem. Patrzę. Koniec, wojskie pierogi. O. Co jeszcze gminę czeka w tym roku? Jakieś inwestycje, jakieś zmiany oprócz drużynek, co jeszcze? Jeśli chodzi o inwestycje, rozpoczniemy modernizację stacji uzdatniania wody w Okinogórze i uważam, że to będą zbudowane zbiorniki wyrównawcze, czyli będzie stałe ciśnienie w Okinogórze i okolicach, czyli dla tych mieszkańców, którzy korzystają z wody, ze stacji uzdatniania wody w Okinogórze i będą nowe urządzenia, ale czyli ta woda będzie po prostu jakościowo niewątpliwie lepsza. A ponadto, jak pani pyta, co jeszcze? No będzie na pewno zawsze organizowany jest dzień pieczonego ziemniaka. To jest u nas tradycja. No, spotykają się seniorzy, klub seniora, klub dobrej gospodyni. No i potem jeszcze kulinarne, że tak powiem. Atrakcje, bo już mi zabrakło. Jeśli chodzi o te wodociągi, to kiedy rozpocznie się inwestycja? Inwestycja rozpocznie się w październiku, a zakończy się w połowie maja przyszłego roku, bo jest tak podzielone.